Dziś cofniemy się do końcówki X wieku. To wówczas pojawiły się pierwsze zapiski o Gdańsku w kontekście wyprawy świętego Wojciecha do Prus, gdzie z misją chrystianizacyjną wysłał Wojciecha Sławnikowica wraz z towarzyszami sam Bolesław Chrobry. W żywocie świętego Wojciecha wydarzenia te opisał Jan Kanapariusz. Zarówno on, jak i późniejszy święty zostali patronami gdańskich ulic. Aktualnie w Gdańsku mamy też dwa kościoły pod wezwaniem świętego Wojciecha. Jeden znajduje się na Wyspie Sobieszewskiej, ale zdecydowanie częściej na to hasło przywołamy kościół w dzielnicy, również noszącej nazwę Święty Wojciech, a właściwie Orunia Święty Wojciech Lipce, w drodze na Pruszcz Gdański. W Kronice Gdańskiej wspomniano w związku z nim rok 1236, wówczas bowiem powstał pierwszy źródłowy zapis o tej świątyni. Według tradycji powstała ona w miejscu, gdzie biskup zatrzymał się w trakcie swojej misji chrystianizacyjnej. Legenda głosi, że także tam spoczywało jego ciało, gdy poniósł męczeńską śmierć. Przebywając na gdańskiej ziemi, przybywszy 9 lub 10 kwietnia, 11 kwietnia ochrzcił ponoć całe rzesze ludzi, aczkolwiek znalazłam kilka sprzecznych informacji co do miejsca. Być może była to właśnie ta wysunięta na południe część współczesnego Gdańska. Wspominamy świętego właśnie w dniu jego śmierci, czyli 23 kwietnia, którą poniósł w Świętym Gaju. Kanonizowany został już 2 lata później, stąd też chciałam o nim opowiedzieć w kwietniowym odcinku swojego podcastu. Był synem sławnika Herbu Poraj i strzyży Sławy, siostry czeskiego króla Bolesława Srogiego, który tak swoją drogą był dziadkiem Bolesława Chrobrego, wobec czego późniejszy święty był z nim spokrewniony. Był najmłodszym z 7 synów swoich rodziców, przy czym część rodzeństwa była przyrodnia. Urodził się prawdopodobnie w 956 roku. Początkowo, czego oznaką było już samo imię, przeznaczano go do kariery rycerskiej, na pociechę wojska. Ale w związku z chorobą wypraszano w modlitwie jego uzdrowienie, a w zamian rodzice obiecali poświęcić syna służbie Bogu. Tak też się stało, gdy chłopiec wyzdrowiał. W Magdeburgu, gdzie się kształcił, przesiąkł ideą szerzenia chrześcijaństwa wśród pogan. Po powrocie do Czech przyjął święcenie kapłańskie, a już kilka lat później został biskupem Pragi. Swoje dochody dzielił na 4 części. Pierwszą przeznaczał na podległych mu kapłanów i kleryków, drugą na ubogich, trzecią na kościoły i czwartą na swoje własne potrzeby. Duchowieństwo i możnowładztwo sprzeciwiały się jego gorliwej działalności duszpasterskiej, bo poza działalnością na rzecz ubogich i budowy kościołów walczył m.in. o celibat księży oraz przeciw symonii i wielożeństwu możnych. Dlatego opuścił swoją diecezję. Przebywał następnie w klasztorach w Monte Cassino i na Aventynie. Gdy na polecenie papieża powrócił do Pragi, zajmował się działalnością misyjną na Węgrzech. Po wielu perturbacjach, które skutkowały m.in. wymordowaniem większości jego rodziny, nie chciał być już biskupem praskim i uczyniono go biskupem misyjnym. Odwiedzając po drodze m.in. Gniezno, trafił właśnie do Gdańska, a dalej zmierzał do Prus, gdzie poniósł śmierć. Bolesław Chrobry wykupił ciało świętego ponoć za tyle złota, ile ważyło. Szczątki złożono w katedrze gnieźnieńskiej, która stała się miejscem szybko rozprzestrzeniającego się na całą Europę kultu męczennika. Tymczasem żywot świętego Wojciecha został spisany, by ułatwić kanonizację misjonarza, ale gdyby nie ów fakt, źródeł pisanych o Gdańsku doszukiwalibyśmy się wiele lat później. Stał się zatem swoistym świadectwem i choćby z tego powodu warto w Gdańsku o owym świętym pamiętać.